Prowadzę aktywny tryb życia. 7:30, czytanie gazet, czasopism, branżowych książek. 8:00, otwieram komputer i zaczynam pracę. 17:00, czas na kolejne zajęcia, tym razem na uniwersytecie. Godzina 20:00 to niestety zazwyczaj dalej komputer i tak zwane ogarnianie. Ogarnianie tych projektów, co do których się zobowiązałem, takich jak sobotnia sofa. I wszystkie te rzeczy są dobre i wszystkie te rzeczy sprawiają mi sporo satysfakcji i czuję, że mogę się przy nich dużo, dużo nauczyć. Ale nauczyłem się jeszcze jednej rzeczy. Żeby to wszystko w miarę sensownie wykonać, potrzebny jest czas na regenerację. Dlatego odpoczynek, to nie boję się tego powiedzieć, jest dla mnie pewne zobowiązanie. Tak jak jeśli jestem z kimś umówiony, to zobowiązuję się, że będę o tej godzinie na tym miejscu. Tak jak zobowiązuję się do tego, żeby pracować tyle i tyle, robiąc to i to. Tak samo wewnętrznie zobowiązuję się do tego, żeby przez 24 godziny wypoczywać. Zaczynam w piątek wieczorem i do soboty wieczór spędzam czas właśnie na tym, żeby odpoczywać. I wiesz co? Ty też nie jesteś maszyną. Ciesz się sobotą.